Szymon żyje w zgodzie z własnymi wartościami. Chciałby, aby jego partnerka, tak jak on, widziała swoją przyszłość w jedności z Bogiem i naturą. Do tej pory nie udało mu się stworzyć trwałego związku, który doprowadziłby go przed ołtarz. Teraz chce dać sobie szansę i spróbować jeszcze raz. Jakim wymaganiom musi sprostać jego partnerka? Ja myślę o miłości, ponieważ czuję się samotny. I naprawdę, to jest takie pragnienie mojego serca, żeby oddać komuś całe swoje życie. Cześć. Witam serdecznie. Marta. Szymon. Bardzo mi miło. Z wykształcenia jestem leśnikiem. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni łącznie 54 hektarów. Zajmuję się hodowlą bydła. Wybrałeś jednak gospodarstwo i tu zostałeś. Kiedyś było tak, że w wakacje i w ferie zawsze chciałem wracać tu, pracować, chodzić po tych lasach, ganiać z kijem bydło, orać pola, wozić siano. I teraz można tak powiedzieć, że mam cały czas wakacje. Tutaj? Co było? A tutaj nasz starodawny dom. Przed kilkoma laty jeszcze tutaj mieszkaliśmy. No ale teraz już się przeprowadziliśmy do nowego domu. Tu jest Tracy, sarna, panda, tu jest jagoda, babalu. Babalu! Kreatywny jesteś. I jeszcze jest jaśmin gdzieś tam. O, leży jaśmin. Tu nie liczy się tylko to mleko od krowy. Najpierw patrzy się na krowę, ale cóż to by było, gdybym ja nie miał czasu na przykład pogłaskać tego cielaka, tylko chodził między nimi jak w jakiejś tuczarni. I nazywam tą moją krainę światem żurawi, balotów i krowich placków. Też od wielu lat realizuję swoją pasję, którą jest ornitologia. Teraz było słychać żurawia, ale tutaj... Tutaj jest sikora jakaś. A taki ten klekot, taki, co to było? Ty byś nie mógł żyć gdzie indziej, co? No raczej nie. Tak czasem jest jakieś pragnienie, żeby wyjechać, ale gdziekolwiek pojadę, to zawsze myślę, żeby wracać w to miejsce. A bywasz romantyczny? Nie sposób nie być romantycznym, gdy się mieszka w tak romantycznym miejscu. Bo Bóg jest romantyczny, stworzył tak niesamowity świat. Spojrzenie na rosę i posłuchanie tych głosów ptaków albo wieczorem, gdy mogę usłyszeć wodnika gdzieś nad jakimś mokradem. Przecież to jest wszystko tak romantyczne. I to bydło romantyczne jest, gdy chodzi po polu. Wsie teraz pustoszeją, bydło gdzieś tam ucieka, bo się nie opłaca, bo teraz wszystko na świecie musi się opłacać. A mi się opłaca właśnie mieszkać w romantycznym miejscu i trzymać sobie taką rasę, która nie daje najwięcej mleka na świecie. Ale ja właśnie tak będę żył, na przekór całemu światu. Bo ja nie chcę być milionerem. Ja chcę po prostu żyć, a Bóg zapewni wszystko, co trzeba. Szymon, pięknie sobie ten świat skonstruowałeś, a jakiej chciałbyś kobiety? Chciałbym, żeby tutaj przyszła w to miejsce kobieta, która chciałaby dzielić ze mną tą moją pasję. Żeby miała taką wrażliwość na te uroki. Szukam katoliczki takiej z prawdziwego zdarzenia, która świadomie żyje życiem Kościoła katolickiego. Ja jestem też we wspólnocie Ruchu Czystych Serc, jestem we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym. Podobają mi się dziewczyny, w których widać skromność jednak. Dziewczyna o mentalności biblijnej, która chciałaby ze mną czytać Biblię. Właśnie troszkę tak na przekór temu światu. Drogie Panie, zapraszam Was do napisania listów. Zapraszam do tego niezwykłego miejsca, do swoistej księgi rodzaju, w której zaczniemy wszystko od początku. Czekam na kobietę, której będę mógł oddać część swojego życia, swoje serce. Piszcie, a nie pożałujecie. Czujesz, że wartości Szymona są Ci bliskie? Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl oraz wyślij list ze zdjęciem na adres skrytka pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Szymon.